Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lesiu z Attitude Polska. A oto predykcje dotyczące gali Extreme Rules 2022. Są to zwyczajne predykcje, ponieważ dzisiaj dowiemy się, kto zmierzy się z Jayem Opas Attitude na prestiżowej gali w Arabii Saudyjskiej na Crown Jewel. Czyli mamy razem ze mną Sicario. Witam wszystkich w ten smutny, depresyjny wieczór październikowy. Widzę hura entuzjazm. Dokładnie. Jak się czujesz przed predykcjami? Jakie nastawienie? Jako największa gwiazda tej federacji, najlepszy felietonista, wcale nie dlatego, że jedyny. Jestem stuprocentowo przekonany o swoim zwycięstwie. Dziękuję. Dobranoc, mówił dla was Sicario. Jest z nami również Cezar. Siemanko, mówi do was przyszły mistrz, więc u mnie pewności siebie jest nieco więcej. I nawiązując do swoich korzeni, widzę, że na razie tutaj Sicario troszkę jak Wheeler Utah. Ja postaram się być MJF-em w tej rywalizacji. No ja naprawdę nie mogę się doczekać Crown Jewel, gdzie jeden z was zdobędzie tytuł. No ja niestety nie mogę już walczyć z Jayem o ten pas, więc czekam na was i liczę na was, panowie. Dobra, nie przyszliśmy tutaj, żeby rozmawiać o tytule Attitude, przyszliśmy, żeby rozmawiać o Extreme Rules, gala, która zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, no porównując do zeszłego roku, gdzie dostaliśmy jeden Extreme Rules mecz, a tutaj jednak mamy aż 6 stypulacji, widać, że no, zarządów wujka Huntera trochę się zmieniło podejście, jeśli chodzi o tą galę. Co o tym sądzicie? No to mogę zacząć w sumie. Powiem tak, jestem jakby totalnie fanem tego, bo nawet szczerze po tym roku i przed zmianą reżimu byłem takiego zdania, że w sumie szczerze Hell in a Cell nie dowozi, Extreme Rules nie dowozi, bo brakuje stypulacji i nawet wymyśliłem, że szczerze w fantasy bookingu to chyba po prostu skondensowałbym to wszystko w jedną galę, zrobić z tego jakieś po prostu No Mercy i tam po prostu wcisnął taką jedną galę, że są te wszystkie hardkorowe stypulacje, ale no to Extreme Rules. Każda walka ma stypulacje, gdzie tak nie było. Wydaje mi się, że nawet jakieś 7-8 lat temu chyba tak nie było, żeby wszystko miało jakąś stypulację. No to nie wiem, szczerze nie mogę jakby, nie mogłem chyba wymarzyć sobie, żeby to wyglądało lepiej. No ja mam właśnie flashbacki do, może można powiedzieć właśnie około 10 lat temu, gdzie ta gala się jeszcze wtedy nazywała One Night Stand, więc też to były właśnie czasy odległe, stare logo WWE chociażby. No i kurczę, wtedy to się tym jarałem strasznie, no. Wtedy poznawałem te stypulacje nieraz jako pierwsze, no. Stracił mecz pierwszy, ja mówię, co się dzieje, nie? Więc tutaj, wiadomo, może nie jest to ten sam poziom, ale no, każda walka ze stypulacją, no tego się oczekuje od tego pay-per-view, czy tam premium live eventu, więc w końcu to zrobili. To powinna być norma, no i miejmy nadzieję, że od tego roku to znów będzie norma. Mamy zapowiedziane 6 walk, co jak dla mnie jest miłym zaskoczeniem, ponieważ no, myślę, że każda walka ma odpowiednią podbudowę, żeby znaleźć się na tej gali. Jak tak patrzę, to nie ma żadnych zapychaczy. Praktycznie wszystkie walki, no, może poza Six-Man Tag Team meczem, mogłyby spokojnie znaleźć się w main evencie. I też myślę, że każda walka dostanie z tego powodu sporo czasu. Myślę, że można to porównać do starych, dobrych czasów NXT TakeOver, gdzie zazwyczaj właśnie te 6 walk miało miejsce. Nie wiem, czy zaczynamy od omawiania walk po kolei, czy może na początku coś o Bray White, przepraszam, o White Rabbicie? No, pytanie, co się wydarzy, jeżeli to nie będzie on, ale no myślę, że z tego już się zrobił taki hype i nie widzę za bardzo realnej, spoko opcji na inne zakończenie tego story, że to musi być Bray po prostu i tylko musimy czekać, kiedy to będzie, czy to będzie w trakcie walki o pas główny, no miejmy nadzieję, że tak, no bo w sumie gdzie indziej można by go wcisnąć. Walki o pas główny. A, dobra, sorry. Nawet jej tu nie ma. No, świetnie. dobra, mały shot w stronę niektórych fanów. Jeżeli słucha nas ktokolwiek, w sensie inaczej, jedna z tych osób, które tak ochoczo wypisują komentarze pod tytułem, że to będzie Malakai Black, shut the fuck up. Jakby... Nie wiem, mam. Jestem naprawdę sick of ludzi piszących, że to będzie Malakai Black. Oficjalny statement: Malakai zostaje w AEW, ponieważ nie może rozwiązać swojego kontraktu i nie dostał rozwiązania kontraktu. Podsumowując, to może być tylko Wyatt. A jeżeli to by nie był Wyatt, to nie wiem. Joe Gacy!
Nie wiem, to IMO tam by był, to ta gala by była porażką. To jakby to już nawet wydaje mi się, że niezależnie co by tu się stało, to jeżeli Wyatt nie do. Chociaż nie, no jakby inaczej, ja wychodzę z założenia, że to na 100% będzie Wyatt Rabbit. No, Jakby. powinien to być Wyatt, w sensie tam te domysły, że być może jest to Malakai Black, to tam było, że tam właśnie była jedna podpowiedź i tam, nie wiem, w opisie czy coś był tekst, czy tam fragment tekstu piosenki Alistaira Blacka z czasów jego w WWE. No, ale już naprawdę wiele osób było łączonych z tą postacią, ale jednak mimo wszystko, no musi to być Bray Wyatt, a nawet jeśli nie planowali, że to miałby być Bray Wyatt, to teraz nawet powinni go sprowadzić, no bo no myślę, że fani będą mocno rozczarowani, jeśli to właśnie Bray nie będzie. I też myślę, że WWE nie może już dłużej czekać, jeśli chodzi o te wszystkie teasy, te wszystkie kody QR, tylko muszą to wszystko jakby, to wszystko musi mieć swój payoff na Extreme Rules, żeby tego już bardziej nie przedłużać, bo fani mogą po prostu się tym znudzić. A skoro już wyjaśniliśmy, że nie ma tutaj walki o pas główny federacji, to gdzie on wystąpi? Czy to będzie McIntyre Cross, czy może po prostu po main evencie, czymkolwiek ta walka by nie była? Chyba. Kurczę, tylko. Jeszcze zależy w sumie, co jest main eventem. No tak, no bo nie wiadomo, no. Czy to Bo mam swój typ? jeżeli. Riddle, Rollins? No, No to pewnie, myślę, że tak. jeżeli, powiem tak, to powinien być w ogóle moim zdaniem main event, to taki, że tak bezdyskusyjnie, tylko jeżeli Riddle Rollins, to wtedy Wyatt jakby nie pojawia się w main evencie, tylko gdzieś w trakcie. W sensie, no są te połączenia z Karrionem Crossem, w sensie on tam miał gimmick w Lucha Underground jako Biały Królik i to miało być jakieś połączenie i to właśnie Cross był pierwszym podejrzewanym, jeśli chodzi o te wszystkie podpowiedzi, no ale trochę się to od tego odsunęło i też były domysły, że być może Wyatt połączy z nim siły i myślę, że to jakby najbardziej by pasowało, ale no ciężko powiedzieć. Myślę, że może to wyglądać w taki sposób, że powiedzmy jest już koniec gali, już się wydaje, że wszystko się kończy, kredyty się wyświetlają i nagle jakieś spooky promo, w którym pojawia się Bray Wyatt i mówi, że it was me, Austin, it was me all along, czy coś w tym stylu. No, IMO Cross McIntyre jakby pasuje w 100%. A czego by tu zacząć? Nie pójdę po kolei, jeśli chodzi o Wikipedię, bo tu jest pierwsza taka walka, co myślę, że będzie ostra dyskusja. Więc zacznijmy może od Six Man Tag Team meczu Brawling Brutes kontra Imperium w good old fashioned Donnybrook match. Mi po prostu wystarczy ta stypulacja, ona jest świetna. Nie wiem, czemu ludzie ją hejtują. Po prostu pięknego. Może bardziej hejtują nazwę, że mogłoby to być nazwane jakkolwiek inaczej, oni tego nie znają, już tam kurczę, Good old fashion! co się tu wydarzy, ale skoro już widzieliśmy taką jedną walkę, no to myślę, że możemy być spokojni tego, czego możemy tutaj oczekiwać. No i tak, kto wygra? Nie wiem, jak mamy tutaj ewentualnie kolejność, bo to z Właśnie, reguły. kto pierwszy w sumie? W sensie no to nie jest walka o tytuł, więc wygląda to w taki sposób, że po prostu przewidujecie, jeśli będzie. No może być pokrycie, no. No może być pokrycie, a najwyżej jak będzie remis, to na końcu możemy też wybrać, ile będzie trwać main event i wtedy no, nie będzie remisu. Pytanie brzmi, czy będą chcieli się dać odbić Sheamusowi po porażce z Ginterem w formie tego tag teamu? No to jest, myślę, temat numer jeden a propos ewentualnego typowania zwycięzcy i no Ale w może... sensie walki na Clash of the Castle, czy Tak, na tak. SmackDown No, najbliższym? klasza, bo to jest jednak coś, co większość ludzi pamięta do tej pory, nie? I to jest taka porażka mocna. Ale teraz może Sicario niech powie, a ja potem zatypuję. Powiem tak, jakby w ogóle śmieszne jest to, że w sumie wcisnęli walkę o tytuł IC na dzisiaj, więc w sumie nie znamy tego rezultatu i w sensie z jednej strony nie wierzę w zmianę, ale z drugiej strony też jakoś dawać Sheamusowi dwie porażki z rzędu, średnie, Czy no ale Sheamus jakby... aktualnie jest mega over? No Jak nigdy. właśnie. Jak pamiętam, kiedy ostatni raz była taka dobra reakcja na Sheamusa, No chyba też jak... trudno się dziwić. Chyba dosłownie w fejsowym ranie przed 2014-15, coś takiego. Znaczy, ja Ale... Sheamusa naprawdę zacząłem ostro markować po tej rywalizacji z McIntyre'em z zeszłego roku, kiedy panowie praktycznie co tydzień dawali niesamowite walki, to często na Raw. Jednak na przez ostatnie miesiące, no to momentum topowało, szczególnie od kiedy dołączyli do Sheamusa Rich Holland i Butch. Jednak teraz to znowu zaczyna się kręcić. Cała rywalizacja z Imperium myślę, że jest mocno właśnie na plus. I myślę, że tutaj
wynik możemy dopiero lepiej przewidzieć po tym, co wydarzy się na SmackDown, ponieważ myślę, że jeśli wygra Gunther, no, dokładnie, co ja osobiście przewiduję, to potem Rolling Bruce wygrają na Extreme Rules, natomiast no, jeśli będzie inaczej, to wynik będzie odwrotny. Tak, bo w sumie nie powiedziałem, bo generalnie no, moim typem tutaj chyba bez zaskoczeń będą Rolling Bruce, tylko no właśnie, w sensie jedyna rzecz, która mi nie pasuje, to chyba wolałbym, żeby nie było teraz meczu o IC jako rewanżu, tylko żeby to było ewentualnie za tydzień po tej gali, po tym jak Brawling Brutes wygrają z Imperium, bo w sensie tylko wydaje mi się, że w tym wypadku nawet bym obstawił, że Butch wykona pin. Nie wiem na kim, ale wykona. Takie przeczucie mam. Okej, okay, czyli ostateczna predykcja Brawling Brutes. Si. Zar? Jeżeli typujemy teraz, to pokrywam. No, niestety. Znaczy, no, pytanie chyba, że mamy ci podesłać ewentualnie po SmackDown po prostu. Nie. Predykcje to predykcje. Okej. Put your money where your mouth is. Okej, okay, dobra. No. No to tak. No to również na Brytoli. Okej. Okay. Kolejna walka. Może teraz przejdźmy do starcia o tytuł Raw kobiet. Bianca Belair kontra Bayley w ladder meczu. Jakie są wasze odczucia względem tej walki? To w sumie Cezar możesz zacząć teraz. O. No kurczę, ogólnie jeżeli mam mówić, którą zawodniczkę wolę tak all time, no to jest to Bianca w moim przypadku, ale no już ma ten pas tyle od tej WrestleManii, że i nawet mnie już nudzi, no bo w sumie nie dzieje się z nią nic nowego, no oprócz tego, że nowa jest Bayley, więc fajnie, że ona wróciła. Jakby jej tylko zmienić ten finisher. To byłoby dużo lepiej, ale skoro już nie możemy tego zmienić, walka jest w porządku, ladder match spokojnie myślę, że dowiezie, story również nie jest najgorsze, no stajnia Bayley sieje postrach po całym Raw i nie tylko, więc story fajne, walka dowiezie i mój typ to Bayley. Jako mocny fan Bayley powiem tak. Faktycznie Rose Plant jako finisher jest fatalny i wolałbym, żeby nawet wróciła do tego Bayley to Bayley, co również nie było świetnym finisherem, ale jednak przynajmniej był ten bump. A tutaj jednak jest... Na ręce. Jest jak jest. Tak. Jeśli chodzi o walkę, no to też bym tutaj obstawiał Bayley. W sensie Bianca z tytułem nie była jakaś mega zła, w sensie nie to, że nie dało się tego oglądać, no ale faktycznie to, co ona zrobiła od WrestleMania, miała te story z Sonią Deville, Nobody Cares, potem w sumie do SummerSlam tam walczyła z Becky, co było praktycznie rocznym storylinem i od SummerSlam z Bayley się kręci, więc no nie było żadnego takiego story, gdzie by człowiek miał takie wow, ale zarąbisty storyline, ale super walka. I też boję się, żeby nie zrobić z Bianki takiego nowego Johna Ciny, tylko że w dywizji kobiet. Jednak ona cały czas jest face'em i myślę, że heel turnu szybko nie przejdzie, plus zazwyczaj jest pokazywana mocno, więc powiedzmy, że jeśli by jutro wygrała i na przykład pokonała całą trójkę damage control sama, no to mogłoby być to trochę przeterminatorzenie. No to może od razu, niestety znowu tym razem ja pokrywam, bo też stawiam na Bayley, ale znaczy w ogóle co jest śmieszne, to że jakby dwa razy poszli w format, że Bianca tytuł na WrestleMania i potem SummerSlam albo okolice SummerSlam i zaczyna wyszukać sposobu, żeby zrzucić ten pas. Jakby najśmieszniejsze jest to, że ona ma dosłownie problem pokroju tego, że jeżeli chcesz kogoś, kto ci dowiezie i zrobi ci S plus tier mecz o mistrzostwo na pay-per-view, no to ona jest idealną kandydatką do tego, bo myślę, że potrafiłaby wycisnąć przynajmniej A tier mecz z każdym, a S tier z większością jakby dziewczyn, która tam jest. Tylko jakby jej brakuje dosłownie przynajmniej w tym face'owym ranie, bo szczerze byłbym ogromnym fanem tego, żeby z heel turnowała i moim zdaniem to by ultra ożywiło jej karierę, ale jakby bez tego, nie wiem, brakuje jej charakteru, brakuje jakiejś charyzmy na tych promach, brakuje... Teraz dostała tak naprawdę z tyłka drużynę swoją, przy czym to nie ma ładu, to nie ma składu. To nie ty jest. Ty gadasz, dynie, Alexa Bliss i Asuka i Bianca to jest najlepsza stajnia aktualnie w WWE. No nie wiem, jakby
no, dużo, strasznie dużo rzeczy po prostu jakby brakuje poza ringowo Bianca, żeby te tytuły były i title reigny były przyjemne do oglądania. Moim zdaniem brakuje w sumie tego, że to częściej się zdarza jednak w męskich rywalizacjach, ale takiego feudu personalnego. No tutaj niby jest, Bailey mówi, że ona miała wszystko na tacy, a Bailey musiała pracować, co moim zdaniem no nie jest takie do końca pokrywające się, ale no gdyby było właśnie coś w stylu, że no ty kiedyś byłaś tam biegaczką czy cokolwiek, i więc no, ale no po prostu story jakieś personalne, gdzie uderzasz w jakąś przeszłość, w rodzinę, to by pewnie jakiś tam ogień wzbudziło może w tym. Nie, przecież to jest dywizja kobiet, to no trzeba oprzeć ale... wszystko na tym, że o, ja jestem ładniejsza od ciebie, więc no, ja Pink powiem. James. Nie, wiecie co by było dobre? Personalnie to mogłoby pójść z Rhea Ripley, bo debiutowały chyba dosłownie w tym samym czasie, w dwóch rosterach, w tym samym czasie przejęły tytuły odpowiednio Raw i SmackDown, w sensie Rhea wtedy przejęła Raw, a Bianca miała chyba ten swój pierwszy run z tytułem SmackDown. I jeszcze zwłaszcza, że to było po tym, że w tym Royal Rumble wtedy dosłownie były dwoma ostatnimi zawodniczkami, no to byłby cudowny feud i jesteśmy z jakiegoś powodu pozbawieni tego feudu od jakichś 3 lat. Znaczy z Rio jest taki problem, pamiętaj, że miały te dwie zawodniczki mieć walkę na Money in the Bank, ale tak, wtedy Rhea doznała kontuzji i co ciekawe od tego czasu nie walczyła, więc nie wiem czy została ona oczyszczona, bo pojawia się regularnie na tygodniówkach, ale nie walczy, powiedzmy, nie wiem, maltretuje tego biednego Dominika i Reja, ale jednak no, no tak, jeśli chodzi pytanie, o taką pytanie na ile to jest story, że ona póki jest w Judgment Day, to po prostu jest tylko członkinią stajni i tego się trzyma, a właśnie czy to jest kontuzja, że no, nie ma żadnych walk, tak jak mówicie, no bo w fantasy bookingu to o tym się mówi dużo, o tym co mówił Sicario i pewnie tylko musimy czekać na odpowiedni moment i ta walka by się pewnie wydarzyła, no. Pytanie, znaczy, jeśli tutaj Bailey nie wygra pasa, to moim zdaniem, no, nie ma już innej rywalki oprócz Rhea, która mogłaby tak realnie odebrać ten tytuł. Czy pamiętajmy no tak, o tym, że to najpewniej nie jest koniec rywalizacji. Myślę, że to wszystko zakończy się na Survivor Series w Wargames meczu. No tak. Damage Control i ktoś tam kontra Bianca, Asuka, Alexa i powiedzmy... Boże, ta drużyna Bianki będzie fatalnie sklejona. No, już to widzę. Ja tego nie widzę. Dobra, bo się rozgadaliśmy, to przejdźmy do walki. No może właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o Judgment Day, to były lider Edge kontra Finn Balor I Quit meczu. Ja wiem, Sicario, może chcesz zacząć? A mogę w sumie. I dobra, nie pasuje mi do tego, co powiem, ta stypulacja. Kompletnie mi ona nie pasuje. Ale... jakby sugerując się przeciekami, że są plany dla Fina Balora, jakby nie jestem fanem tego, żeby z 40-kilkulatka jakby robić teraz main eventera nagle, gdy on był hot x lat temu, a nie teraz, no ale dobra, dostał ten heel turn, są rzekomo jakieś plany, plus Balor naprzegrywał się tyle, no tyle w tym ostatnim czasie z tym Judgment Day, że jak on przegra teraz, to on jest dla mnie zagrzebany. Niezależnie, co oni z nim zrobią w kolejnych miesiącach, to jest koniec. I żaden rewanż za miesiąc i za dwa po prostu tego nie zmieni w moich oczach, dlatego Finn Balor to jest mój pick na ten mecz. Ja teraz sprawdziłem. Edge po raz ostatni przegrał na SmackDown 10 września zeszłego roku z Sethem Rollinsem. Więc no wiadomo, od tego czasu nie stoczył jakiejś naprawdę bardzo dużej ilości walk, a jednak mimo wszystko no, to jest ponad rok, więc myślę, że każde zwycięstwo z taką gwiazdą no, dawałoby sporego kopa. No myślę, że walka nie wyjdzie najgorzej, ale najpewniej nie skończy się ona w taki sposób, że po prostu Finn będzie lepszym wrestlerem i Edge powie faktycznie I quit, tylko nie wiem, będzie w to wmieszana Beth albo jego dzieci czy coś takiego, no i wtedy Edge będzie musiał się poddać. No, tak. No, coś jak Cena i Kark Edge'a dosłownie. Byle nie 2014. I quit puszczone z radia albo coś w tym stylu, no bo to by było słabe i złe. Ale... Nie, to jest późny Vince. Tak, tego jeszcze nie było chyba. Nie no, kiedyś to było. To może pójść nie tak. Dobra, ale no... Mick Foley pozdrawia. To jest właśnie tylko ten jedyny aspekt, tak jak Sicario mówił, dla którego no Edge mógłby tego nie przegrać, czyli nie robienie z niego typa, który mówi I quit i się poddaje, no bo to tak fejsy nie robią, szczególnie w WWE,
Ale no nie mam innego wyjścia, jak znowu się pokryć, ale spokojnie, będzie na pewno minimum jedna walka, w której się nie zgodzimy. Nie zrobisz. Zostawię to na sam koniec. Dobrze, zostaw. Ale tak, tutaj zgadzam się, że Finowi potrzebna jest ta wygrana. Zgadzam się, że może wygląda na młodszego, ale nie, on już ma ponad 40 lat i trochę przestrzeliliśmy jego moment, w którym należało go puszować jako solo gościa w stajni, czy nie, nieważne. Ale tak, no Judgment Day... Już z tego popychadła robi się jednak coraz poważniejszym graczem. Szkoda, że to można powiedzieć, że dzięki Dominikowi Mysterio, bo od jego przyjścia zaczęli trochę więcej wygrywać i już nie być takimi cipkami, sorry. Ale no tak, mój głos to Finn Balor, trzymam kciuki za dobrą walkę i w sumie nie wiem, czy to jest first time ever match solo, Edge Finn? Chyba tak. Więc zawsze lubię takie starcia, więc tylko na plus. Takie jeszcze pytanie, czy AJ w jakiś stopniu zainterweniuje? A, bo o tym zapomnieliśmy. Nie ma w sumie z Edge'em przeszłości jakiejś mocnej, a to by pomogło, żeby to tak spokojnie przewidzieć. A, no, ale... Przecież mieli rywalizację na WrestleMania. Z Edge'em? AJ? Kurde, ja już nie pamiętam. Mieli walkę na WrestleMania. Aha, tak, że on jest fenomenalny. Dobra, no to okej. Tak, bo wiesz, to był ten mecz, że to miał być po prostu... Dream match. Klasyk, że to miał być dream match klasyk, a podbudowa była taka, że robimy ofiarę i oprawcę. Nie, to był taki sam hype jak Shinsuke Nakamura i AJ Styles, no. I walka na WrestleMania była dokładnie taka sama jak AJ Styles kontra Shinsuke Nakamura. Czyli oni jeszcze się rozpędzą, daj im czas. Koniec. Kurde, 25 minut, koniec. No dobra, no to AJ śmiało zapraszamy, ale no może ci się nie uda dostać kopa w jaja. Dobra. Strap match, Drew McIntyre kontra Karrion Kross. W sensie... Ciekawe TikTok. Ja mam problem, jeśli chodzi o strap mecze, ponieważ zazwyczaj no, nie podobają mi się one. Też nie wiemy, jakie to są zasady strap mecza, czy to będzie jak w starych czasach, gdzie trzeba było dotknąć czterech narożników. Oby nie. Mam nadzieję, że to będzie coś jak, powiedzmy, walka Finda z Brianem na Royal Rumble. No, Karrion powrócił jakiś miesiąc temu, od tego czasu chyba zawalczył raz, no i to z Drugulakiem, więc zobaczymy taki jego pierwszy prawdziwy sprawdzian z Drew McIntyre'em, który mógłby być mistrzem, ale no niestety. Właśnie niestety nie. Przez stypulację ludzie się boją o poziom tej walki, ale ostatnie wspomnienia, jakie mam ze strap meczem, są właśnie pozytywne, no bo był Punk MJF, to był strap mecz, ten mega krwawy, tak, z tego co pamiętam, więc to było... Więc to, i potem, no też pamiętam Brody Lee i Cody, to też jest dobra walka, więc jeżeli to tylko nie będzie dotknij cztery narożniki i Karrion nie będzie jakoś bardzo sleeperował i trzymał tych restholdów, to mi się wydaje, że może być całkiem okej. Okay. No i typuję oczywiście jego, no chyba nie wrócił po to, żeby przegrać swoją pierwszą dużą walkę na pay-per-view, szczególnie, że no Triplak w NXT raczej go lubił i to dosyć mocno, więc mi się wydaje, że to jest chyba jedna z łatwiejszych do typowań walk, moim zdaniem. Czy no wiadomo, no. McIntyre to jednak nadal jest McIntyre. W sensie to, co daje mi nadzieję, że ta walka będzie dobra, to to, że zazwyczaj jak są walki, powiedzmy, z jakąś stypulacją, to McIntyre się nie oszczędza i często na przykład wysyła te zdjęcia, gdzie ma całe to kompletnie zniszczone plecy, więc myślę, że tutaj kilka razy może on dostać pasem od wujka Crossa. No, też uwaga, zaskoczę wszystkich swoim typem. Pokrywam. Scarlet. Ach, nie no, ja bardzo liczę na jakiś certyfikowany Scarlet moment w tej walce. Oby nie było fireballi i będzie dobrze. O nie, no. Ach, słuchaj, jeden fireball, może nie. Bo pewnie ona nie ma licencji czarodzieja jak Jericho. A, no tak. WWE kopiuje AEW, widać. No i drama gotowa. Nie no, szczerze, na początku, w ogóle do dzisiaj, tak jak z tydzień temu chyba tę predykcję sobie napisałem gdzieś w notatkach, to obstawiłem McIntyre'a. Nie wiem, co miałem w głowie wtedy. Zostaw. Ale... ale nie wiem, jakby musiałem zmienić na Crossa, jak uświadomiłem sobie, no w sumie tak jak Cezar powiedział, jakby no to jest identycznie jak jeżeli Balor przegra z Edge'em. To nie ma sensu po prostu, jeżeli Cross przegra pierwsze duże pay-per-view, no to... Myślicie, jak, i to... czy ta rywalizacja się przedłuży, czy jednak skończymy... Ja bym chciał, żeby nie, no myślę, że nie ma po co, no. Zależy, w sensie zależy, gdzie ma iść Cross, bo znaczy, raz, że obstawiam, że właśnie w tej walce będzie Bray,
No to tym bardziej mi to wskazuje na Crossa. I jeżeli dalsze plany dla Crossa są takie, że ma być po prostu kolejna stajnia z Wyattem, no to tym bardziej jakiś Winek by się tutaj przydał. Okej, dobra, czyli na razie Aha, jedziemy a równo. co do samej walki, to uważam, że może być banger. Jestem bardzo, akurat ja przynajmniej jestem O, strasznie pozytywnie nastawiony do dobrze. wszelkich stypulacji typu dog collar, strap, jakby ja to przyjmuję w ciemno, spoko. Cieszę się waszym entuzjazmem. Dobra, teraz jak dla mnie main event, oczywiście wiem jaką walkę zostawię na sam koniec, ale na razie fight pit match Matt Riddle kontra Seth Franklin Rollins. Rywalizacja naprawdę świetna, chyba obok rywalizacji Seth kontra Cody moja ulubiona. No oczywiście w WWE, bo jednak w AEW na początku roku było kilka lepszych rywalizacji, ale jednak mimo wszystko panowie tutaj dali kawał świetnego story i naprawdę nie mogę się doczekać, aż panowie zostaną zamknięci w tej pięknej klatce. No to tak, z najciekawszych akcentów na pewno to, że wyszło, że sędzia specjalny jest fanboyem Rollinsa i to w czasie, gdy on był naprawdę znienawidzony na WrestleManii 31, znaczy przed WrestleManią 31 jeszcze był jego ogromnym fanem. I to być może mała sugestia, z której nie ukrywam, mam nadzieję, że skorzystają, ponieważ Rollins to jest mój pick na ten mecz z kilku powodów. Po pierwsze, znaczy raz, że sędzia specjalny i to miałoby sens. Po drugie, akurat ja nie jestem w ogóle fanem tego, żeby oni, jakby żeby to story się ciągnęło do tej pory. W sensie ja liczyłem na to, że po tym zwycięstwie na Clashu po prostu się zakończy ta rywalizacja, no bo jakby raz, że Seth jest teraz wciągany w pas US, którego nie może wygrać, bo cały czas przeszkadza mu Riddle i to już jest takie po prostu dla mnie strasznie irytujące w tym momencie, bo raz, że cierpi na tym pas US, dwa, że cierpi na tym Rollins, Riddle raczej też nie idzie z tego nigdzie dalej. No i kolejna rzecz, jeżeli Riddle by tutaj wygrał, to jakby co, to mamy dwa mecze i co, i piąty miesiąc będziemy ciągnąć tą rywalizację i robić trzeci mecz, czy po prostu zrobimy, że Rollins wtedy co? Rollins przegrywa ten mecz i przegrywa tą rywalizację? No bez sensu, jest najgorętszą gwiazdą, jest najlepszym zawodnikiem tam teraz. No moim zdaniem nie może tego przegrać, No tak. jeżeli ma iść na Romana kiedyś tam. Jego też spokojnie można wpisać w tą kategorię wrestler potrzebujący dużego wina. No, znaczy, no już miał Tak. ostatnio, ale no za mało. Jeszcze jednego potrzebuje. On Więc. by mógł mieć serię, tak szczerze. No tak, więc biorąc pod uwagę, ile się naprzegrywał, to teraz się musi trochę nawygrywać, żeby sobie odbudować tą pozycję. Nie żeby miał jakąś słabą, no bo w sumie jest topowym dalej gościem, ale no bez tytułu i bez dużych wygranych, więc tego potrzebuje na pewno. No i tak. Daniel Cormier na pewno, to tak jak już właśnie powiedział Sicario, markował strasznie podczas jego cashinu na WrestleMania, więc jestem ciekawy po prostu, jak to będzie tutaj wyglądało ewentualnie. Też można dodać smaczek, że no, Cormier jest Hall of Famerem UFC, a Matt Riddle odszedł z UFC w takich, powiedzmy, no niezbyt spoko okolicznościach i szef UFC Dana White ma na niego, jest, był na niego strasznie wkurzony i myśli o nim jak najgorzej tylko można, więc to mamy z obu stron, że tak powiem, fakt dziki, które mogą sugerować, że Cormier będzie sędziował dla Rollinsa. I tak, a co myślicie o poziomie samej walki? Czy ta stypulacja im pomoże? Nie wiem, jak się odnajdzie w sumie Rollins w tym, no bo Riddle wiemy, że walczył. Pytanie, jak to widzisz ty przykładowo, Lesiu? W sensie, jak dla mnie Seth Rollins jest na tyle świetnym wrestlerem, że odnajdzie się w każdej stypulacji, że to byłoby Hell in a Cell, Last Man Standing, I Quit Match, więc jeśli Plus chodzi o jeden. sam... Więc jeśli chodzi o sam poziom, to myślę, że nie będzie żadnego problemu. Myślę, że też fajnie mogą zagrać z tym, przepraszam, że w tej walce nie ma pinów. Są tylko submissiony albo KO, więc myślę, że tutaj może być pewne zamieszanie. Widzę, że zarówno ty, Cezar, jak i Sicario jesteście tutaj po stronie wygranej Rollinsa. Ja myślę jednak, że to Riddle musi tutaj zwyciężyć, O. przez to, że ta rywalizacja w sumie ciągnie się, no, od przed Money in the Bank, czyli powiedzmy, że czerwiec, i od tego czasu praktycznie za każdym razem Riddle dostaje stompa, Riddle przegrywa, dostał wpierdziel na SummerSlam, mimo że walki nie było, przegrał na Clash at the Castle, praktycznie co tygodniówkę to właśnie on leży, a Rollins triumfuje. No i myślę, że jakby tutaj ponownie przegrał, to
no już nie wiem za bardzo, jak można by było tą postać odbudować. No oczywiście mógłby sobie zrobić kilka miesięcy przerwy, ale jednak mimo wszystko. A wtedy ja mam taki pomysł, jakby to dalej poprowadzić. Seth Rollins przegrywa po KO. Daniel Cormier uznaje, że już nie może walczyć. Potem na następnym Raw Seth mówi, że on tak naprawdę mógł jeszcze walczyć, że to wina Cormier. Wygrywa pas z Bobbym Lashleyem i potem można zrobić. No w końcu mamy następną galę Crown Jewel i walkę Seth Rollins kontra Daniel Cormier o tytuł US. Ojej. Czy są w ogóle pogłosy, że ma być Cormier kontra Lesnar? To słyszałem, no i też myślę, że książę Arabii zrobi wszystko, żeby Brock pojawił się w księstwie Arabii Saudyjskiej. Więc Ale ty nie mi wiem. akurat nie pasuje ta twoja wersja, w sensie jakby kurczę, tylko wiecie jak to potem wygląda i znowu by było Ale mnie olśniło mnie. Jest main event, panowie walczą i nagle wchodzi Brock Lesnar, robi F5 na Rollinsie. F5 na Riddle, F5 na Cormierze i jest no contest. I, dobra, koniec. Nie, nie ma dalej nie ma. Szczerze, gdzie jest traktor w tym wszystkim? szczerze, a wiesz, że kupiłbym to bardziej niż zwycięstwo Riddla, naprawdę. No tak, ja też Bo jestem za. jakby nie ukrywajmy się, wobec kogo będą na 100% będą większe plany po tej walce? No wobec Rollinsa, w sensie nawet jeżeli Riddle wygra, to Riddle dalej jest mocnym midcardem, a Rollins nadal jest mocną twarzą ringową federacji, która będzie walczyła z Romanem prędzej czy później. Też moim To zdaniem, jakby... jeżeli to byłby main event, a Wyatt pojawiłby się w trakcie środka pay-per-view podczas walki Kariona z Drew, to WWE nie chciałoby tego zakończyć tak, że wygrywa im face, a dostaje buczenie na koniec gali, bo moim zdaniem tak by się skończyło, jeżeli tą walkę wygrałby Riddle. No. Ja myślałem przed tym, jak ogłosili, że na Survivor Series będą Wargamesy, że dostaniemy walkę Rollins kontra Reigns, no bo dziesięciolecie The Shield i tak dalej, no ale przez to, że to będą Wargames mecze i zapewne Bloodline będzie miał swój Wargames mecz, no to myślę, że jednak tej walki nie dostaniemy, a szkoda, bo chętnie bym zobaczył powtórkę z Royal Rumble. Czyli jak tak was słyszę, to obydwaj stawiacie na Sefa Rollinsa. Tak, chociaż Cóż za zaskoczenie. amerykańscy bookmacherzy twierdzą inaczej. Widzę, że sporym faworytem jest u nich Riddle. No bo to jakby ma sens, no nie oszukujmy się, to ma sens właśnie przez to, co Lesiu powiedział, że no tyle się naprzegrywał Riddle w tej rywalizacji konkretnej akurat, że wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, powinien. Ale ja po prostu nie chcę tego tak bardzo, że będę to wypierać ze wszystkich sił. Dobra. I została nam ostatnia walka. Ja wiem, The że Cezary real nie main pozwoli. event. Ja wiem, że Cezary nie pozwoli mi być cicho, ale na razie ja się wyciszę i po prostu oddam wam głos. Może Cezar chcesz zacząć? Liv Morgan, Ronda Rousey, Extreme Rules Match o SmackDown Women's Championship. Watch me win the Attitude Polska Heavyweight Title dzięki wygranej Liv Morgan w tym pieprzonym meczu. Tak. Czekaj, czekaj, ale to ty też? Ojejku. Oho! Ojejku. Nie, ja wychodzę. Ja nie. No nie, myślałem, że tylko ja za Liv. Nie, ja też. Ja jestem w jej fanbędzie od ponad roku. Przykro mi. Co się dzieje? To ja zmienię na Imperium. Nie no, jest zawsze możecie, ale wtedy wynik by zależał od długości czasu main eventu. Znaczy, możemy jeszcze dać typy, w której walce pojawi się Wyatt i ile pasów zmieni właściciela, dwa dodatkowe. Bo to ile pasów może by się nie pokrywać z tym, kto wygra daną walkę. I no. Czekaj, ale jak pokrywamy się w walkach, to w tych, co zmienią się pasy, to też się pokrywamy. Pokrywamy się, dobra, jestem głupi, no. Dobra, wróćmy do walki, wróćmy Dobra, do walki. inaczej, bo jest chwila, nie, bo pewnie jak powiem, która walka będzie main eventem, to jeden i drugi powie Riddle kontra Rollins, prawda? Tak. Tak. Co więcej, mamy wszyscy mamy również zgodność, w której pojawi się Nie, dobra, ja zmienię na Imperium. Ja zmienię na Imperium, ale wróćmy do main eventu. Wróćmy do main eventu i dlaczego chcę i twierdzę, że wygram tą walkę Liv Morgan. Po pierwsze, zawsze uwielbiam, gdy mistrzem, mistrzynią jest osoba, która interesowała się wrestlingiem od małego, stawała się coraz lepsza podczas swojej kariery i jest już na naprawdę niezłym poziomie, to jest Liv Morgan. Drugie, od zawsze nienawidziłem Rondy Rousey w wrestlingu.
Może ewentualnie debiut na WrestleMania był całkiem ok, ale jej ciągłe poprawianie stroju, brak jakiegoś upgrade'u, jeżeli chodzi o walki, bo moim zdaniem ona dalej walczy to samo i walczy mało wrestlingowo, mi się ten styl nie podoba. Jest no faktem, który no te dwie rzeczy razem sprawiają, że nawet jeżeli Liv Morgan nie jest faworytką u wielu i stypulacja no nie może nie przemawia ku jej, a chociaż z drugiej strony ta stypulacja jest po to, żeby ona się mogła rondzie zrównać jej sile dzięki przedmiotom. Więc tak, Liv Morgan, obie ręce na pokład, let's go. Powiem tak. No i znowu, znając się, nie sprawdzałem, ale jestem gotowy się założyć, że tutaj bukmacherka amerykańska też stawia na randę wszystko. Tak. Też ktoś mnie może... No, tak jak się spodziewałem. Dlaczego Liv? Ano dlatego, że moim zdaniem sprzedaje się całkiem nieźle jako mistrzyni. Co? Co? Ja nawet odsunąłem od mikrofonu, bo po prostu zabrakło mi słów. Ale no nie, słuchawki cały czas mam założone. Jak się sprzedaje? Na każdej arenie jest buczana jak mało kto. Dostaje reakcję, ale chyba nie taką, jaka powinna. Plus jej proma są jałowe jak nie wiem co, jakby w ogóle nie miała żadnej charyzmy ani nic takiego. Plus jak tylko ma segmenty z jakąś swoją rywalką, to dostaje w ciry. No może poza Lacey Evans, więc... Jesteś uprzedzony. Biased. Lesiu biased po prostu. Ale nie, wydaje mi się, że to jest tak, że dostaje buczenie na arenie, a potem jak spojrzycie na sociale, no tak, no. To dostaje z kolei giga support, więc jakby to... Nie wiem, amerykańska publika jest specyficzna po prostu. Zawsze będę twierdzić, że jest specyficzna po tym, jak Vince McMahon dostał po wszystkich aferach takie wiwaty na swoich wyjściach, na których powiedział the now forever, to jakby dla mnie amerykańska publika jest skreślona w jakichkolwiek sondażach po prostu. Dla mnie ta publika nic już nie znaczy, jeżeli chodzi o ocenianie czegoś, co się tam bo dzieje. Bo ja czuję, że w swoim filmiku z top 10 zawodniczkami ever tam Ronda Rousey będzie u Lesia. No tak, coś czuję. Że... Nie, ja nie lubię Rondy. W sensie Ronda, no powiedzmy jej powrót od Royal Rumble do powiedzmy Money in the Bank, to po prostu oglądało się to fatalnie i naprawdę chciałem przeskipować każdy segment z nią związany, ale od SummerSlam naprawdę jej postać się mocno poprawiła i naprawdę chciałbym zobaczyć ją aktualnie jako mistrzyni, na pewno bardziej niż Liv Morgan, która no w sumie ona poza zwycięstwem z Bachelor, no to za dużo nie zrobiła. Ale od tamtej pory właśnie jest lepiej, no to story moim zdaniem też wygląda dobrze. Pokazuje, że właśnie hej, jestem w stanie pójść do Extreme, żeby zawalczyć z Rondą i wygrać. No nie jest już taką, że tak powiem, no cipą, jak była podczas walki pierwszej z Rondą i drugiej, więc tam no, to ile złego zrobiła ta wygrana z Rondą pierwsza obrona, no to naprawdę no, nie kojarzę innego takiego wydarzenia, które aż tak źle podziałałoby jakiemuś zawodnikowi, no jak tutaj Liv. Tak, plus, uwaga, obstawiam, w sensie, gdybym ja to bukował, to ja oczywiście długoterminowo ten Hilton zrobiłbym za 3 miesiące, ale to jest tylko WWE, nie wymagajmy od nich takiego mózgu, jaki mam ja, więc obstawiam, iż tutaj po prostu dokona się regularny Hilton i ja, jakby dla mnie, od momentu debiutu w main rosterze, Liv ma ultra, ultra, ultra potencjał na heela. I to takiego heela pokroju trochę może Rollinsa 2.14 nawet. Chyba, nie mówię... chyba Cora Jade i powiem to ja, fan Liv Morgan, no ale nie no, zobaczymy jak z tego wyjdzie. No, Cora Jade wydaje mi się, że chyba healuje bardzo podobnie aktualnie w NXT, chociaż nie oglądam, ale jakby tak z tego, co mi się wyświetla powiedzmy na socialach czasami jakieś urywki, to nie, wydaje mi się, że to może być podobny robił styl. Odcinki? No jakby... Jest z nami mistrz może? Halo? Słucham? Także wydaje mi się, że heel turn, bo to sporo ułatwia, plus stypulacja i heel turn raz, że odświeża po prostu całą tą postać, odświeża cały ten reign. I mój ostatni argument, Ronda po tej porażce odnajdzie się, bo to Ronda, będzie dla niej miejsce, może jakieś walki na pay-per-view nawet. Liv po tej przegranej by się nie odnalazła. Prawda. I to tak totalnie nie miałaby miejsca. Bianka moim zdaniem też nie będzie miała miejsca po tej porażce, ale to już inna sprawa. Ja doram tylko na koniec po piłkarsku. Lesiu, boli cię wielka Liv Morgan. Nie, ja...
ja tu wychodzę. Ja kończę już ten odcinek naprawdę, bo... To ja klikam ten guzik. Dobra. Czyli wszystko się zdecyduje w walce Brawling Brutes kontra Imperium, więc myślę, że każdy z naszych fanów będzie mocniej śledził akurat tą walkę. Gunta, fajnie. The Ring General. Więc tak, to były nasze predykcje dotyczące gali Extremelus. Czy o czymś zapomniałem, o czym chcecie powiedzieć? A, cały czas myślę, że oferta młody Mysterio za Andrade jest odpowiednia. Bierz go! On się stęsknił za Charlotte. Ja bardzo bym chciał, proszę, jakąś wymianę, nawet może, nie wiem, jakichś 3-4 zawodników. Legado del Fantasma za Andrade. Nie, stop. Mi się podobał tylko ten mem, że idzie sobie Andrade po locker roomie i tam karteczka. Nie atakuj samego, przez to cię nie zwolnimy. Tam, i tak nie umiem angielskiego. Więc tyle. Me because I can't read. Tyle powiem. O, dobra. Więc myślę, że jest odpowiedni moment, żeby zakończyć. Tam wiadomo, wszystkie typowe rzeczy. Lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie kanał. Będzie wszystko wiadomo po openerze. To nie będzie opener, to będzie gdzieś w środku, tak na wymurzczenie. Zazwyczaj opener to jest takie coś. Ale patrzcie, jak to pociągnęliśmy. Cały czas się pokrywaliśmy i tak robiliśmy, że no dopiero w tym main eventie po prostu. Ale ja cię szanuję. Słuchaj, jak ja cię szanuję. Ale patrzcie, i tak było teasowane, że wiecie, dopiero w main evencie się podzielił, no i kto na tą Leaf postawi, kto na tą Leaf, a tu się okazuje, bank, oboje na Leaf i kolejny bank, dobra, to ja zmieniam na Imperium. No, idealnie to rozegraliśmy. Są dwie rywalizacje, jedna rywalizacja o number one contendership to Pass Attitude i druga rywalizacja o film o 10 ulubionych kobietach. Tak, już widzę, jak spotykamy się na tej trzeciej dużej gali PTW, bo zakładam, Lesiu, że będziemy pewnie i ty, i ja. I ja wbijam w koszulce Leaf. Cześć. Ja wbiję w koszulce Andrade. Ale to nie, to musisz w rondy. O ile jeszcze ktoś je będzie produkował do tego czasu. Nie, ja to powiem. Dobra, kończymy. Siemano. Siemano. Hej.